Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Rafał Sułowski, a moim gościem dzisiaj jest Piotr Sobczyk z firmy Mozaiko. Cześć Piotrze. Cześć Rafał, witam cię. Dziękuję za zaproszenie. W kolejnym odcinku wspólna rozmowa. Bardzo się cieszę, że porozmawiamy jeszcze raz. A dzisiejszym tematem jest pozyskiwanie kapitału na rozwój firmy. Wy w tym pomagacie. W jaki sposób to robicie? Na pewno nie jest to prosty sposób, ale w jaki sposób? Przychodzi do nas dużo przedsiębiorców różnego rodzaju i przychodzi na różnym etapie rozwoju swojego biznesu. Łączy ich to, że raczej chcą ten biznes rozwijać. Oczywiście zdarza się, że ktoś przychodzi na zasadzie z nożem na gardle, ale to nie są tematy, które dałoby się tokenizować na ten moment. Może w przyszłości, ale na ten moment to zupełnie nie w tym kierunku. To są branże rozwojowe, które mają potencjał wzrostowy i, no i widzimy, że rynkowo jest uzasadnienie tego, żeby ludzie w to inwestowali. No my jesteśmy pomocą w znalezieniu inwestora, ale też w stworzeniu aktywa, które będzie tym inwestorom zaoferowane, bo wiele osób może ma jakiś potencjalnych inwestorów, którzy by chcieli wejść, mówię o inwestorach strategicznych, ale ten inwestor strategiczny później będzie patrzył im na ręce, a przedsiębiorca tego nie chce. I zazwyczaj rozbija się o to, że ten strategiczny będzie chciał zawrzeć takie zapisy, które no, zwiążą ręce temu przedsiębiorcy i będzie musiał, to dotyczy i inwestora strategicznego i funduszy inwestycyjnych, bo umówmy się też, fundusze generują tego typu niedogodności, a tutaj, kiedy do nas przychodzi inwestor, to my jego pytamy, jak on chciałby to zrobić. Dostarczamy mu wiedzę, dostarczamy mu narzędzia, ale to jest na jego ustalonych przez niego zasadach. On się z tymi inwestorami umawia na coś i ten inwestor może albo zaakceptować jego warunki, albo no po prostu nie kupić tych tokenów. Czyli przychodzi do was firma, wy ją tokenizujecie, czyli tworzycie, no ja mówię te akcje, tak? Cyfrowe aktywo odpowiadające kondycji danego przedsięwzięcia, czyli jest to no, aktywo inwestycyjne, w odróżnieniu od kryptowalut, mimo że bazujemy na tej samej technologii, to w obrębie danego modelu biznesowego robimy aktywo, które w jakiś sposób temu modelowi, ten model będzie odzwierciedlał. Albo odzwierciedlało to aktywo. No i ten token może być bardzo wieloma rzeczami i te możliwości są ogromne. Tu wystarczy spojrzeć na nasze projekty. No mamy listę już zrealizowanych około 40 różnych projektów i one dotyczą bardzo różnych branż. Konstrukcja tych tokenów jest bardzo różna. To, w jaki sposób różnorodność tych projektów pokazuje właśnie, jak bardzo elastycznym jest to narzędzie. Ja tak jak przeglądałem te projekty, mówię, kurde, jeden o alkoholu, drugi o alkoholu, trzeci o alkoholu. Mówię, okej, jestem w Polsce. Ale nie, bo to tak żartobliwie, ale faktycznie jest tych projektów trochę i są one bardzo ciekawe. Właśnie, może wytłumaczymy dokładnie, jak to działa na podstawie opisu projektu tego o pszczołach. Jak to się dokładnie nazywało? To jest pasieka jurajska. Pasieka jurajska. Jak to działa? Jak oni pozyskali kapitał na rozwój? Token nazywa się APIS. No ponieważ mówimy tutaj o pszczelarstwie, to w pracy nad tej koncepcji musieliśmy poznać szczegółowe takie bardziej biologiczne procesy, które zachodzą w ulu i dookoła ulu. No i na podstawie tych procesów biologicznych konstruowaliśmy ten token. Czyli mamy pszczołę, która jest pracowita. Token APIS stanowi pszczołę, ale nie w rozumieniu tego zwierzątka biologicznie, no bo to zwierzątko pszczoła niestety żyje od miesiąca do dwóch i zapracowuje się na śmierć. Taka jest prawda. Pszczoła żyje po to w zasadzie, żeby pracować. I tak to zwierzę jest skonstruowane, no a my jako ludzie mamy z tego jakąś korzyść, ale ogólnie korzyść i nasza egzystencja w ogóle zależy od istnienia tych pszczół, więc no nie moglibyśmy je wysłać na L4 ani na urlop, więc ta pszczoła ma pracować. No i APIS jest udziałem w roju, który generuje nam związane z pracą tej pszczoły te przychody, owoce, zbiera owoce pszczoły. No i te owoce są wyrażone w tokenie KOMP, który stanowi token pochodny.
który można następnie będzie zamienić na różne komp produkty. To jest chyba ten plaster miodu, nie? Komp. Możliwe, nie pamiętam w tej chwili, ale komp no, sugeruje, że jest to właśnie no prawdopodobnie tak, ale to właśnie chodzi o owoce pracy pszczół, no i my możemy zamienić na wszystkie produkty pszczele, które firma sprzedaje, które produkuje i dystrybuuje. To niekoniecznie będą produkty z Polski, bo mogą być też z zagranicy. Firma akurat działa międzynarodowo, więc też ze względu na to, że rynek polski jest bardzo mocno popytowy, jeśli chodzi o miód na przykład, to, no to też będą możliwości dostarczenia innych miodów, które na przykład w naszej szerokości geograficznej w ogóle nie występują, bo nie mamy roślin, które akurat określony miód by mogły dostarczać. Ale co jest jeszcze ważne, firma akurat specjalizuje się w wosku, dlatego ten projekt też dotyczy popularyzacji może produktów z wosku pszczelego, bo ten wosk ma też unikatowe właściwości, jeśli chodzi o na przykład świece zapachowe. I do świec zapachowych no, są substytuty, natomiast w żaden sposób te substytuty nie spełniają tych samych właściwości, może pod względem chemicznym, ale nie pod względem zdrowotnym czy takim właśnie biologicznym. Bo jest to produkt organiczny, co ciekawe właśnie wosk nie jest w stanie powstać inny sposób niż z pracy pszczoły. A w praktyce to jest pot pszczoły. Też dowiedziałem się w trakcie pracy na warsztatach, że to jest pot, które pszczoły wypacają. No i jednocześnie stanowi to budulec tak zwanej węzy pszczelej. Pasieka Jurajska akurat specjalizuje się w węzie pszczelej, czyli to jest też biznes to biznes, czyli sprzedają węzę pszczelom, pszczelarzom. Ta węza jest zrobiona w pełni z właśnie wosku pszczelego, dlatego one lubią te węzy. W sensie te pszczoły widać po nich, w ich zachowaniu, że te węzy im odpowiadają właśnie dlatego, że one rozpoznają, że to jest rzeczywiście produkt pszczeli. Jakby tej węzy nie było, no to też, żeby widzom zobrazować, jakie są priorytety. Pszczoła najpierw musi mieć gdzie zbierać ten miód. Dlatego w pierwszej kolejności, jeśli węzy nie ma, to zacznie tą węzę konstruować. No i to zajmie jej dużo czasu. Dlatego pszczelarz, który chce mieć efektywną produkcję, no najlepiej, żeby tą węzę jej dostarczył i najlepiej w ten sposób, żeby ona była optymalnie skonstruowana. No bo jak pszczoła sama sobie robi, to czasem ta węza nie jest dobrze dopracowana. Natomiast oni robią w ten sposób, żeby ona miała idealną strukturę do tego, żeby zachęcać pszczoły do zbierania swoich owoców. No dobrze, to o pszczołach wiemy wszystko. A jak ta w jaki sposób praktycznie pasieka Jurajska, tak? Jak oni zdobywają kapitał w tym po prostu programie? Dzieląc się pracą tej pszczoły. Ale chodzi mi dokładnie o to, że oni emitują tokeny, tak? Tak, emitują tokeny. I ja na przykład sobie token mogę taki kupić. Tak, czyli możesz kupić określoną ilość pszczół, które dla ciebie pracują. I teraz, pracując dla ciebie, one będą generowały ten token, pochodny komp, który ty, jeżeli jesteś fanem produktów pszczelich, możesz zamienić na produkt. Ale jeżeli nie, no to możesz sobie odsprzedać. Możesz odsprzedać albo innemu uczestnikowi giełdy, który jest tym produktem zainteresowany, bo ma dostęp w niższej cenie za pomocą tych tokenów, albo możesz odsprzedać emitentowi, który po określonej cenie skupuje, gdzie w rzeczywistości po prostu pozbywa się wierzytelności w stosunku do inwestora. Czyli za sprawą tokenizacji, czyli dla osób, które nie wiedzą, może zacznijmy od tego, co to jest tokenizacja. To jest taka nowoczesna metoda cyfryzacji biznesu oparta o technologię blockchain. Jak już wspomniałem, chodzi o stworzenie aktywa odpowiadającego biznesowi i w odróżnieniu od akcji, bo tu też, żeby nam się nie myliła definicja, to nie jest akcja, ponieważ akcja będzie generowała dywidendę z zysku księgowego. Zysk księgowy bardzo łatwo wyzerować i firmy to robią. Duże firmy, żeby przypadkiem nie wypłacić dywidendy. Dokładnie tak, bo lepiej wypłacić premię, gdzie
współwłaściciele też pewnie pracują w tej firmie, więc oni wolą sobie wziąć premię, która stanowi koszt dla przedsiębiorstwa. Ale to na marginesie. W tokenizacji my możemy od przychodu uzależnić od jednego wskaźnika, czy tak jak procesu biologicznego tutaj w przypadku tokena APIS, my uzależniamy właśnie od tego przychodu, od jednej z gałęzi przychodów, bo firma może generować różne przychody w obrębie różnych projektów. Natomiast tokenizacja dotyczy jednego z projektów i jednej przychodowości, która ta przychodowość akurat powinna być kluczowa dla rozwoju danego biznesu. My to tak staramy się sprzężyć, żeby jednocześnie właśnie wzmocnić ten rozwój, a od tego rozwoju uzależnić nagrodę. I tym jest właśnie tokenizacja, ale zastosowań jest wiele, tak jak możecie zobaczyć na naszych projektach. Mhm. Czyli tak, mówiąc to w bardzo prostych słowach, to ja jestem firmą i ja daję ludziom możliwość wzięcia udziału w tym, co robię. Na przykład mam tą pasiekę, tak? Ty możesz sobie kupić tam pszczoły, możesz sobie kupić ul czy cokolwiek. I inwestując pieniądze, które właśnie ja w tym momencie pozyskuję i mam teraz kapitał na rozwój firmy, ty stajesz się jej częścią i z tym tokenem możesz robić co chcesz, bo możesz albo pozyskać miód, albo możesz sprzedać ten token, albo wpływać na decyzje firmy. Tak? Dobrze to rozumiem? Dokładnie tak. W zależności oczywiście od tego, na co się umówimy, i bardzo często jest tak, że dochodzą nam jakieś dodatkowe możliwości, gdzie w przyszłości emitent zdaje sobie sprawę, że tutaj wprowadza na przykład nowy produkt, więc też może udostępnić ten produkt tokenariuszom i rozwinąć jakby możliwości wykorzystania tego tokena, bo dodanie możliwości to jest bardzo fajna rzecz i dla tokenariuszy, i dla emitenta, i kwestia po prostu rozsądnego zarządzania. Jeżeli jestem firmą i jestem zainteresowany pozyskaniem kapitału, jak wygląda ten proces? Proces wygląda tak, że w pierwszej kolejności przeprowadzamy weryfikację, czy dany model biznesowy w ogóle ma zasadność do tego, żeby go stokenizować. Ja jestem takim pierwszym, że tak powiem, pierwszym takim elementem weryfikującym w całym tym procesie. Najpierw firmy kontaktują się z tobą. Tak, Piotr Sobczyk, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to kontakt, czy podać kontakt do ciebie bezpośrednio pod filmem? Możesz, myślę, podać pod tym nagraniem kontakt do mnie, bo tym się właśnie zajmuję, że dzwonią do mnie ludzie, którzy chcą w jakiś sposób rozwinąć swój biznes. Ale oczywiście no ja większość tych ludzi, no, muszę im grzecznie podziękować, dlatego że jest wiele pomysłów, tak? Ale to i bardzo często to są te same pomysły. Chodzi o to, kto jest w stanie zrealizować, więc chcemy, żeby zgłaszali się do nas osoby, które już ten pomysł realizują albo zaczynają go realizować, ale w oparciu o jakieś realia biznesowe, które są właściwe. Dlatego my też pomagamy. W momencie, jeżeli ktoś przychodzi do nas z pomysłem, no to my możemy powiedzieć mu, co on powinien jeszcze, jakie pytania powinien sobie jeszcze zadać, których sobie nie zadał i co mógłby zrobić, żeby bardziej się do tego procesu nadawać. No i jeżeli już mamy weryfikację za sobą i obie strony są tym zainteresowane, żeby wspólnie zrobić ten projekt, no to przystępujemy do pracy. Pierwszy etap to jest spotkanie z emitentem. Nie ukrywam, że to też stanowi jakieś tam część procesu weryfikacyjnego, bo bardzo często my na tym spotkaniu poznajemy rzeczywiste intencje emitenta i bardzo łatwo wykryć, czy ktoś ma złe intencje, po prostu sprawdzając, jak on zareaguje na jakieś możliwości, dawanie możliwości inwestorom, czy on traktuje tych inwestorów poważnie. W luźnej rozmowie, gdzie jest po prostu burza mózgów, ale co do zasady ten warsztat ma na celu trochę też uświadomić emitenta, bo przychodzą do nas ludzie, którzy też w blockchainie w ogóle nie siedzą. Albo siedzą na zasadzie luźnej takiej interakcji, że mają gdzieś tam pół bitcoina i sobie go trzymają, czasem część z niego sprzeda, część nie, ale nie znają w ogóle założeń tej technologii. No my musimy mu dostarczyć tej wiedzy, no bo chcemy, żeby ta pierwsza emisja jego, albo no kolejna to już trochę na innych zasadach, ale ta pierwsza emisja, żeby go wprowadziła do tego świata, w którym on już zostanie, bo będzie z niego w stanie rozsądnie korzystać.
I też no, mamy na celu, w zasadzie w blockchainie jest tak, że mamy jedną szansę. Jeżeli pierwszy projekt zawalimy, no to raczej drugiej szansy nie dostaniemy. Tak to działa w rozproszonym kapitale i w internecie, gdzie można się nawzajem wymieniać swoimi doświadczeniami, a co do zasady też dzielimy się tymi przykrymi najczęściej. Dlatego no, chcemy, żeby emitent też poważnie podchodził do tego projektu. No my podchodzimy poważnie, no bo nie chcemy zawieść naszej społeczności, która ciągle rośnie i na tym, że ciągle rośnie, no my też zyskujemy jako Mozaik. I po tym, jak przeszkolimy emitenta, on również powinien się z nami podzielić swoimi takimi informacjami dotyczącymi swojego biznesu, swojej branży, otoczenia tego biznesowego, swoich zasobów, swoich planów i ograniczeń, które ewentualnie występują. No i wspólnie później w modelu design thinking dyskutujemy o tym, w jaki sposób ten token skonstruować. Ostateczna decyzja oczywiście należy do emitenta, bo to on jest stroną, która wypuszcza, no ale my też mamy prawo weta, jeżeli w jakimś przypadku uznamy jego intencje za niezasadne, czy też projekt za taki, który generuje jakieś większe niż akceptowalne ryzyka. No i po tym procesie, po tym warsztacie przechodzimy do właściwych działań, gdzie my już jako Mozaiko doprecyzowujemy tą koncepcję i przygotowujemy wszystkie dokumenty, przygotowujemy smart contract i wszystkie narzędzia, które są potrzebne. No, my robimy tokenizację od A do Z, wraz z przedstawieniem naszej społeczności tego projektu. Czyli w pierwszej kolejności taka emisja odbywa się, w pierwszym etapie jest to private sale, gdzie emitent może wpuścić swoich własnych inwestorów. Czyli to są wszyscy ci, którzy słysząc o tym, że on ten projekt rozwija, dobijają się do niego, że chcą zainwestować i on wcześniej im odmawiał, dlatego że nie miał pomysłu, w jaki sposób ich wpuścić do tego biznesu, więc za naszą pomocą powstaje to aktywo, które odpowiada temu biznesowi, no i on może w ten sposób ich wpuścić w najbardziej preferencyjnej cenie. Drugi etap to jest pre-sale, gdzie naszej społeczności udostępniamy ten projekt. W zasadzie każdy już wtedy może wejść do tego projektu, ale musi o tym wiedzieć. Wie o tym na tym etapie zazwyczaj nasza społeczność, bo przedstawiamy w formacie launch day'u, przedstawiamy zazwyczaj wywiad z emitentem. Przedstawiamy też, jest to też Q&A, jest to też webinar z emitentem oraz informacja w newsletterze, więc taki pakietowo i jakby bezpłatnie już jest ten etap przedstawienia emisji, bo chcemy, żeby ten projekt się udał, więc przedstawiamy go własnej społeczności. No i później zaczynamy tą otwartą sprzedaż, gdzie powinniśmy mieć wdrożone działania marketingowe. Każdy, kto miał do czynienia z jakąkolwiek formą crowdfundingu, na pewno sobie zdaje sprawę z tego, że no, wskaźnikiem, który pozwala na osiągnięcie sukcesu emisji, jest właśnie marketing tej emisji. I to jest taka maszynka, gdzie oczywiście zależy, skuteczność tego marketingu będzie zależała od jakichś podstawowych założeń projektu, bo nie każdego przekonamy, ale im więcej wydamy na marketing i im więcej działań przeprowadzimy marketingowych stricte, tym więcej jesteśmy w stanie zebrać. Mamy projekty, które się nie udały. One się nie udały zazwyczaj przez to, że zaangażowanie emitenta było bardzo niewielkie, a to jest wspólna praca. My swoją pracę wykonujemy, ale to nie wystarczy. Tu emitent, jeżeli podchodzi do emisji, to tak naprawdę musi wiedzieć, że czeka go ciężka praca na tym, żeby ten kapitał pozyskać, ale myślę, że wraz z kapitałem pozyskuje też osoby zaangażowane, pozyskuje też dużo energii osób, które uwierzyły w niego. No i ja to widzę też po naszych emitentach, że im daje to takiego kopa pozytywnego do działania, do pracy i wiary w to, że się uda. To w sumie chyba głównie jest po stronie emitenta, nie? No bo w sumie wydajecie mu narzędzie, ale no to on prowadzi biznes, tak? Dokładnie tak. My dajemy mu właśnie narzędzie. W jaki sposób on je wykorzysta, no to no my możemy mu zasugerować, ale niewykluczone, że też on jako emitent będzie miał lepszy pomysł niż my. To wcale nie ulega wątpliwości, bo on zna jego branżę lepiej niż my. Zna swojego klienta, zna te osoby, które dotychczas inwestowały, no i też zazwyczaj staramy się celować w tą grupę, która stanowi jego klienta, bo tak jak na przykład u Palikota,
i zamieniamy inwestora też w konsumenta tego projektu. Jednocześnie może być też ambasadorem, jeżeli umożliwimy mu takie działanie. Okej. Ale też nie zostawiacie tego inwestora samemu sobie. Też pomagacie dotrzeć do inwestorów, tak? Tak. Mhm. Przede wszystkim do naszych inwestorów. A jeśli chodzi o takie działania marketingowe już na zewnątrz, no to też jesteśmy w stanie prowadzić takie działania, ale też nie opieramy się na tym, że to my musimy te działania prowadzić. Wolimy, żebyśmy częściowo my prowadzili te działania, a częściowo emitent po swojej stronie i to jest model, który najbardziej nam się sprawdza. Mm-hmm. Dobrze. I co? I na przykład osoba, która w ogóle kompletnie nie ma pojęcia o blockchainie, o tokenizacji, stary, to jest skomplikowane, ja tego nie rozumiem. Wy zajmujecie się tą techniczną stroną, tak? W jaki sposób to zrobić? Mhm. Techniczną, prawną i też biznesową, ale biznesową no to wspólnie z emitentem, tak? On nam dostarcza wiedzę i swoje... Rozumiem. Twój punkt widzenia, a my do tego dostosowujemy odpowiednie właśnie narzędzie, tak jak powiedziałeś. Czyli ja jako firma, która chce pozyskać kapitał, ja po prostu muszę być dobry w tym, co robię, a wy pomagacie mi pozyskać nowych inwestorów. Dokładnie tak. Mhm. No i to jest taki model, gdzie naprawdę jest super, kiedy emitent jest po prostu rzemieślnikiem, a my rzemieślnikiem mówię w kontekście biznesowym, który może zająć się, wiadomo jak to przedsiębiorca w Polsce, on musi się znać na wszystkim. Tak. I kłody są mu rzucane pod nogi na każdym kroku. Ale w tym akurat aspekcie, no my dostarczamy mu wiedzę i prowadzimy go za rączkę przez cały proces, ale on w tym procesie, no musi się czegoś nauczyć, żeby mądrze z tego korzystać. No jeżeli będzie z tego korzystał mądrze, to na pewno to narzędzie jest w stanie wygenerować mu dużo więcej niż po prostu ta sama emisja bez żadnego wkładu osobowego w pracę tego emitenta. No, bo dla wielu osób to może brzmieć skomplikowanie w ogóle, w jaki sposób to działa. Także nie martwcie się, ważne, żebyście wy robili dobrą robotę, żeby był produkt dobry, a tutaj Mozaiko wam w tym pomoże, Piotrek wam pomoże w zrozumieniu tego i od strony technicznej. Ale to też nie jest tak, że ja do ciebie przychodzę, ej Piotrek, słuchaj, mam pomysł, może byśmy tak, to by się musiało udać, ja tutaj... Jeżeli to są projekty, które dopiero są w bardzo początkowej fazie rozwoju, no to z takimi raczej nie współpracujecie. To powinny być projekty, które mają jakieś fundamenty. Tak. Ale nie wykluczam jakby tej opcji, że realizujemy projekt na fazie pomysłu, ale jeżeli tak robimy, to tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy wiarygodność biznesowa osoby, która do nas przychodzi, jest duża. Czyli to jest osoba, która już parę biznesów zrobiła z sukcesem i wiemy, i ona nam jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego ona chce to zrobić w tokenizacji. Ona wtedy dużo więcej wie od nas, to my się uczymy od niej zazwyczaj. I taki projekt jesteśmy w stanie zrealizować w fazie pomysłów, ale znakomita większość projektów to jest przetestowany model biznesowy na jakiejś tam, na jakimś określonym, w jakimś określonym środowisku, natomiast później w tokenizacji już rozwijamy ten model, skalujemy go, no tak jak, no większość naszych projektów tak jest skonstruowana, że no ten projekt nabiera skali dopiero właśnie od tokenizacji. Rozumiem. No wy na pewno też tego nie robicie charytatywnie, prowadzicie biznes, tak. Więc w jaki sposób wy na tym zarabiacie i jakie są koszty, które ja muszę ponieść jako firma chcąca z wami współpracować? Mhm. No pierwszy etap to jest etap takiego konsultingu. Ja to nazywam, ale to można różnie nazywać. Tutaj my bierzemy opłatę za stworzenie tej koncepcji biznesowej, prawnej i technologicznej. No i teraz od tego, jaki zakres tych działań jest potrzebny, uzależnione jest nasze wynagrodzenie, więc no to jest pierwszy etap, na którym zarabiamy, ale który też kosztuje nas najwięcej pracy zdecydowanie. Drugi etap to jest stworzenie dokumentacji, no i tutaj też jakby opłata jest ponoszona, natomiast tutaj tak naprawdę nie zarabiamy, bo to jest praca prawników i osób, które te dokumenty i te technologiczne narzędzia wykorzystują, ale zarabiamy najczęściej od pozyskanego kapitału, tak stricte. Jest to określone, no to zależy od tego, na ile się umówimy, jaki potencjał też widzimy w projekcie,
No ale docelowo my mamy być taką platformą, gdzie każdy sobie przychodzi, każdy przedsiębiorca sobie przychodzi i sam może stokenizować swój biznes. Na ten moment no jeszcze nikomu się to nie udało, żeby do nas przyszedł z koncepcją, która by nam się spodobała, którą dobrze przemyślał. No my wiemy po prostu, co zadziała, więc jesteśmy w stanie te działania wdrożyć. Jeśli chodzi o koszt pozyskanego kapitału, tak pytasz mnie o koszta, ale to jest bardzo różnie, to przy pozyskanym milionie to jest koszt rzędu 20% od pozyskanego kapitału, całościowo. I no oczywiście, jeżeli więcej pozyskamy, no to zazwyczaj procentowo jest to mniejszy koszt pozyskania kapitału, no ale na ten moment średnio nasi emitenci uzyskują trochę ponad milion. Brzmi dobrze. Może przejdźmy sobie jeszcze przez jakiś przykład. Widziałem lody Świderki w Dubaju. Może porozmawiajmy o tym. Bardzo ciekawy projekt, bo też już jest model biznesowy przetestowany. Firma Synco założyła... Zaczęło się od tego, że na Expo 2020 w Dubaju wzięli ze sobą, gdzie się wystawiali, wzięli ze sobą takie własnej produkcji stoisko z lodami, takimi świderkami, jak w Polsce się to nazywa lody włoskie, ale okazuje się, że we Włoszech chyba te lody nie występują, że one się tak nazywają w Polsce, żeby się sprzedawały dobrze. A to oni też zrobili w specyficznej technologii, która sprawia, że te lody bardzo wolno się topią. Dubaj ma to do siebie, że tam występują bardzo wysokie temperatury, dlatego takie tradycyjne lody, które kupujemy w gałeczkach, momentalnie by się tam rozpuściły. I okazało się, że no, furorę zrobiły te lody w Dubaju. Mają też współpracę z księciem, z któregoś tam z Emiratów. No i ten książę dla swojej rodziny kupił od nich tych maszyn 3 chyba. Okay. No i te stoiska już tam zaczęły działać, więc inwestujemy w model, który już się sprawdził. Co ciekawe, ja też trochę z o branży lodów w Polsce słyszałem, bo mnie kiedyś kolega namawiał, sam miał lodziarnię do tego, żeby też w to wejść, więc wiem, że w Polsce da się na tym zarobić. Natomiast w Polsce zarabia się na tym sezonowo. W Dubaju ten sezon trwa cały rok, dlatego no, tym więcej można w ten sposób zarobić, tym bardziej, że społeczeństwo jest tam dosyć bogate i, no, i mają ten problem, że właśnie tradycyjny lód by się zaraz rozpuścił. Jeśli chodzi o koncepcję biznesową, to my zarabiamy na przychodzie ze stoisk z lodami, czyli każdy lód, który tam się sprzeda, stanowi dla nas jakiś tam zysk jako inwestorów. Dodatkowo za każde stoisko, które będzie kolejne postawione, emitent zdecydował się, że będzie spalał określoną ilość tokenów, skupywał z rynku po cenie rynkowej i spalał, więc to jednocześnie wraz z rozwojem biznesu ta nagroda, którą będziemy generować z przychodu, będzie coraz większa, a jednocześnie będziemy zawężać liczbę stejkujących, więc ta nagroda będzie się kumulowała w czasie. No, model biznesowy już się sprawdził, więc to jest kwestia tylko i wyłącznie skalowania, tak? Im więcej ludzi zainwestuje, tym szybciej oni to zrobią, a czym szybciej to zrobią, tym mniejsza szansa, że w ogóle im wejdzie jakaś konkurencja. Fajne rozwiązanie, takie tradycyjny biznes, ale niekonwencjonalne rozwiązanie. Patrzę, jak niedaleko trzeba szukać. Znaczy akurat daleko, bo tutaj Dubaj, ale, no, ale proste rozwiązania, no nie? Prosty biznes. Mhm. Czyli ja jestem inwestorem, to w tym wypadku kupuję co? Kupuję jakiś udział w tej firmie. Tak, udział w tym projekcie, tak? Bo to mówimy w obrębie danego projektu. My tutaj oparliśmy się na takim technologicznie, na specyficznym protokole 1.1.5.5, który jest połączeniem NFT i ERC20. Czyli mamy NFT-ka, który stanowi to stoisko z lodami. I do tego NFT-ka jest przypisane cała pula tokenów, czyli od tych przychodów uzależniamy już wielu inwestorów. Czyli nie tak jak NFT jest niepodzielny, tak tutaj mamy NFT-ka podzielnego, można powiedzieć. Mm-hmm, mm-hmm. I jaka jest minimalna inwestycja? Ile w to mogę zainwestować? Wiesz co, już ci powiem.
To akurat jest na Mozaiku 2.0. Mhm. W tym momencie nie pamiętam, jaka tam jest minimalna. W każdym razie takie informacje, ile można zainwestować, to są u was na stronie, tak? Mozaiko.ai. Jak się kliknie w dany projekt, akurat mnie prosi o autoryzację. No nie sprawdzę w tej chwili, ale te minimalne jakby bariery wejścia, to myślę, że nie będzie więcej niż 100-200 zł. Także można zainwestować naprawdę małą kwotę. No i większość nowych naszych inwestorów to robi na zasadzie właśnie małej inwestycji, a potem jak widzi, w jaki sposób to działa i że mają też do tego stały dostęp i też furtkę wyjścia, to inwestuje większą kwotę. No wcześniej rozmawialiśmy o beczkach Palikota, to było 120 zł wejście w lasy tlenowe, 350 zł tak. za Natomiast sadzonkę. O tym, że my możemy kupić pół drzewka, pół sadzonki, albo jedną czwartą. Możemy zainwestować mniej, tylko że psychologicznie raczej każdy chce posiadać jedną całą. Jasne, że tak. Jasne, że tak. To też nie jest jakaś gigantyczna inwestycja, 3,5 stówki to... No dokładnie. A kto nie chce inwestować w ten sposób, no może zawsze od firmy kupić sobie sadzonkę i wsadzić w ogrodzie. To też jest taka opcja, nie? Fajnie, fajnie. Pytanie, czyli jeżeli jestem firmą, w jaki sposób teraz trafiam do was, z wami się kontaktuję, w jaki sposób zaczynamy współpracę, jak się zgłosić do was? No jest kilka kanałów tak naprawdę. Najlepiej się zgłosić bezpośrednio do mnie, no bo wtedy ja i tak to trafi do mnie tak czy inaczej, albo do mnie, albo do Radka Ordyńca, ale zazwyczaj do mnie. Ale można też napisać do nas na Facebooku, jesteśmy aktywni, można do nas napisać na LinkedInie, bardzo dużo osób też pisze do Rahima bezpośrednio, gdzie on mi później przekazuje temat nad takimi poważniejszymi, też sam się pochyla i też uczestniczy w warsztacie koncepcyjnym bardzo często, więc no to jest kwestia też doboru odpowiedniego zespołu, bo mamy bardzo różne projekty, jak już powiedzieliśmy na wstępie, więc my staramy się zespół też dobierać pod dany projekt, czyli jeżeli ktoś ma jakieś zainteresowania w obrębie danych produktów czy danych branż, no to staramy się zaprosić te właściwe osoby. Mamy też szereg partnerów, z którymi współpracujemy. To nie, może nie będę mówił tutaj, bo w zasadzie wszystko widać na naszych stronach, my się chwalimy w social mediach, no i ci partnerzy też chętnie będą uczestniczyć w warsztacie, jeżeli powstanie taka potrzeba. Super, super. Czyli jeżeli ktoś jest zainteresowany, kontakt do Piotrka będzie pod filmem, tak samo jak linki do social mediów, do waszej strony internetowej. Więc tak, dziękuję ci bardzo za rozmowę i co, pewnie do usłyszenia w przyszłości. Albo do zobaczenia na którejś z konferencji. Dokładnie, dokładnie. Super. Dzięki bardzo za rozmowę. Dzięki wielkie. Na razie, cześć.